Cześć, dzisiaj na blacie Lenovo IdeaPad Y580 ze zgłoszeniem przegrzewania się. Ja na komputerze zainstalowałem już program diagnostyczny, który będzie nam pokazywał temperaturę procesora, jak i program do mierzenia parametrów komputera, który stosownie je obciąży w czasie testu i zobaczymy, jakie będą pomiary. Ja tylko sobie wpiszę hasełko. Zobaczymy. Ojej, coś poszło nie tak. Zobaczymy, jak będzie szedł mi demontaż. Kilka dni temu przełamało mi rękę w łokciu. Nie w tą stronę, co trzeba. Od tamtej strony mam zdrętwiały dół dłoni, łącznie z tymi palcami, tak więc no zobaczymy. Ok, komputer wystartował. Wylot powietrza jest po lewej stronie, niczym nie jest zasłonięty, jak widzimy. I użyjemy sobie do testów, znaczy do odczytu temperatur, programu SpeedFan. Dobra, zaraz wam, niech on sobie jeszcze chwilkę popracuje, ja poszukam, gdzie mi się upchnął skrót. A nie, jest, 3D Mark jest lekko wyżej. Ok. Wow, sorry. I tak to wygląda w spoczynku. Zaraz was przybliżę, powinniście widzieć. Tak więc temperatury na wszystkich rdzeniach, jak widać, no ponad 40 stopni, tutaj już nie. Ja nie jestem pewien, do czego jest ten odczyt, ten temp 1, czy to jest, czy to nie jest przypadkiem wyciągnięta jakaś średnia, musiałbym się zapoznać. Tak, wiem, po tym zdaniu pod filmem pokażą się komentarze: o, serwis amator, amator serwis, nie wie do czego służy, a używa. A żeby wam chociaż z nogawki nie poleciało, pisząc tego typu komentarze. Tylko pytanie, co świadczy o profesjonalizmie danego serwisu? Czy co, trzeba jakąś szkołę skończyć, czy coś? Jak tak, to ja generalnie nie jestem profesjonalistą. Zacząłem, ale stwierdziłem, że mnie tam nie uczą tego, co jest mi potrzebne. To przerwałem. Ok. SpeedFan. Koniec wywodu na temat tych Pokemonów, które naprawdę nie mają swego rozumu, tylko naoglądają się, naczytają Bóg wie czego, później myślą, że wszystkie rozumy pozjadali i wypisują jakieś głupoty. O nie, no masakra. Dobra, odpalimy sobie 3D Marka. Niech on nam ten komputer odpowiednio dociąży. Nie będziemy czekali na cały test, bo no bo to bez sensu. Znaczy nie tyle bez sensu, ale mnie to nie interesuje jakoś, tak? Zobaczymy sobie jeden czy dwa testy. Podejrzewam, że komputer będzie miał mega problemy, żeby w ogóle im podołać, tak więc podzespoły będą. Specjalnie przerwałem mówić. Na pewno słyszycie, jak pracuje już wentylator. Tak więc tak więc widzicie, że komputer już swoje zaczyna robić. Wiecie co, może sobie jakoś tam na czas tego testu, kurde, mam tutaj tą stacjonarkę, trochę nam przeszkadza. Dobra, to o, w ten sposób zróbmy. Dobra, tak to wygląda, później sobie przesuniemy dalej.
Dla tych, którzy oglądają kanał, znaczy filmy, które wrzucam tylko po to, żeby wyłapać jakieś... O, tu dałeś ciała, tu dałeś ciała. To mam dla was gratkę. Pewnie za jakieś 2 tygodnie, bo póki co idę do szpitala pociąć się i wyciąć co zbędne, ale w międzyczasie przyjdą już graty do kolejnego komputera stacjonarnego, który będę składał i tutaj dopiero będzie gratka, bo tam również nie będzie procesora z odblokowanym mnożnikiem. I również, znaczy tutaj w mniejszym stopniu wyjdzie to ode mnie, bo ja akurat upierałem się przy takim procesorze. Ale jednak klient chciał inaczej. A że to są pieniądze klienta... Sorry, nie powiem, ale youtuberzy mówią inaczej. No, ale pozwolę wam dać sobie upust już po wszystkim, jak złożę ten komputer. Nawet zostawię wam pole do popisu i pozwolę dodawać tam komentarze. Nie zablokuję tej opcji do momentu, kiedy w komentarzach nie zacznie się pokazywać nadmierna ilość chamstwa, bo pamiętajcie, wyrazić opinię może każdy, ale już obrażać drugiego człowieka to tak niespecjalnie, tak? Ja nie lubię, jak jakiś internetowy, że tak powiem, znawca, jakiś urkaburka wypisuje jakieś głupoty pod moim adresem. Jeżeli już tak naprawdę chcę, to zapraszam, ja nie ukrywam swoich danych personalnych, są na kanale, tak? Można przyjechać, słuchaj, ty jesteś amatorem, to, to, tamto i w ogóle mógłbym ci napluć w twarz. No cóż, chociaż miałby na tyle odwagi, żeby przyjechać to powiedzieć. No ale dobra, bo zaczynam gadać już emocjami. No dobra, jak widzicie, komputer naprawdę nie wyrabia. Wentylator jak sieczkarnia. I spoko. Myślę, że po tym teście... Znaczy ja tego 3D Marka jeszcze nigdy nie odpalałem, tej wersji konkretnej, więc nie wiem, czy tu jest jedna animacja, czy jak. Zobaczymy. Aczkolwiek, jeżeli jest jedna, to przerwiemy i zobaczymy. O! I to by było na tyle. Klik, klik. Zobaczcie, na gorąco. W okolicach 80 stopni, chociaż nie jest to jakiś Bóg wie jaki wynik, tak? Przy takim obciążeniu. Okej, dobra. Widzieliśmy odczyty w stanie spoczynku, jak i przy obciążeniu. Ja wiem, to obciążenie nie było pełne, ale naprawdę nie o to tu chodzi, tak? Klient stwierdził jasno, chcę mieć przeczyszczony układ chłodzenia. Okej, dobra. Aczkolwiek lubię sobie jeszcze przed takim zabiegiem sprawdzić, jakie faktycznie są odczyty. Myślę, że nie są jakieś tragiczne, ale okaże się, jak będzie po wymianie. I cóż, prąd tam. A propos, jeżeli śledzicie mego Facebooka, na tym Facebooku Bóg wie co się nie dzieje, aczkolwiek wrzucę coś ciekawego od czasu do czasu, to jest bohater z dzisiejszego zdjęcia. Tu w środku były 3 winogrona, 2 chipsy i korek od Coca-Coli. Już nie ma. Ale tam jeszcze będzie trzeba wymienić zasilacz i tak dalej, i tak dalej. Tak więc odłożyłem to sobie. Chciałem, żeby... Bo tam jeszcze generalnie będzie reinstalacja systemu operacyjnego. Chciałem, żeby zaczęło się to robić, jak będę demontował ten komputer. No ale cóż. Widać pierwsze oznaki. Widzicie? Zabrudzenia. Tutaj wychodzi trochę. I nie, nie. To na pewno nie jest z mojej maty. Ojojoj, i dzwoni żona. Sekundkę. Dobra, możemy działać dalej. Użyjemy śrubaczka, aczkolwiek jak zwykle delikatnie.
Powiem wam, że teraz, no dzisiaj jest, nie wiem kiedy wrzucę ten filmik, ale no film nagrywam generalnie w sobotę. W środę kładę się do szpitala, więc stwierdziłem, że warto by poza... O, coś mi liże śrubkę. Poza zgonieniem komputerów trochę posprzątać też w serwisie. Jezu! I tak, żem posprzątał, że teraz nic w nim nie mogę znaleźć. Nic. Totalnie. Nie wiem, jak te śrubki, znaczy, co je przykręcało, bo widzę, że śrubka nie jest, znaczy, że laptop chyba był demontowany, tutaj widzę jakąś inną śrubkę, bądź jest ona czymś zalana. No, w ogóle to jest luźna. Nie wiem. Zobaczymy, czekajcie. Magnesik niestety zostawiłem w aucie, gdyż dzisiaj... A nie, mam jeszcze jakiś malutki. Dzisiaj naszło mnie, żeby też przed wizytą w szpitalu troszkę pogrzebać przy samochodzie i usunąć defekty, które, znaczy jeden defekt konkretnie, który mnie strasznie denerwuje. No i w efekcie magnes, który pomagał mi wyjmować śrubki, został w aucie. Tej śrubki nie mogę wyciągnąć magnesem, tak więc coś mi mówi, że będzie trzeba podkleić mocowanie, jeżeli będzie taka opcja. I ostatnio, bo nachodzi mnie od czasu do czasu myśl, że chętnie bym sobie dokupił coś do tego serwisu, tak? Gdyż jak pewnie co po niektórzy z was, ci, którzy nie mają ukierunkowania oglądając, śledząc kanał, kurczę, nie ma tu śrubki, już nawet nie pamiętam, czy z niej wykręciłem, czy nie. Wracając, więc niektórzy z was śledzący kanał, którzy nie mają ukierunkowania tylko na znaczy, że obejrzy, żeby zobaczyć, kurde, może coś zwalił, tak? Może coś mu wytknę. To na pewno widzieliście, że ja generalnie staram się nie robić skomplikowanych napraw, tak? Wynika to w sporej części od tego, że ja mam jeszcze normalną pracę i dziennie pracuję minimum 8 godzin w firmie na etacie. Tak więc na serwis nie zostaje mi Bóg wie ile czasu i ja naprawdę staram się sobie tak... Kurczę, tutaj była inna śrubka i nie za bardzo pamiętam skąd ją wykręciłem, no ale dobra, to później będę się przyglądał. No i ja naprawdę staram się sobie tak dobierać klientów i tak dobierać pracę, abym mógł jeszcze o kolejny rodzaj śrubki, to już czwarty, żebym mógł trochę czasu poświęcić też chociażby dla swego domu, tak? No, mam żonę, mam psa, mam jaszczurkę, piąty rodzaj śrubki, kurde, idziemy na rekord. Tak więc naprawdę mam co robić. WD Black 500 giga. Aczkolwiek te proste prace, tak jak ktoś mi tam kiedyś napisał, o, bo ty podgrzewasz układy. Nie podgrzewam, znaczy podgrzewam, jeżeli uznam to za stosowne, aczkolwiek nigdy nie zrobi... A, podgrzewam je tylko wtedy, kiedy wiem, że one będą później dalej działać, tak? Bo to również jest... A tutaj jeszcze czekajcie... Zależne z jakiego roku jest komputer i tak dalej, czy... No jest, no po prostu jest kilka czynników, na to, które na to wpływają, tak? I według mnie robienie rebala, który, tak jak ja rozliczam klientów, tak? Znaczy standardowe prace, które mam w cenniku,
Znaczy usługi w większości kosztują, mają określoną cenę, ale są prace niestandardowe, za które ja liczę godzinowo, tak? I idąc dalej, każda ta usługa została mniej więcej wyceniona na podstawie tego, ile czasu mi zajmuje. I sorry, jeżeli mam robić rebala, to robić dobrze, tak? Bo to ważne. To mnie kwota za roboczą godzinę, znaczy może nie za roboczą godzinę, ale za usługę na poziomie 200-250 zł to już maks, no nie zadawala, tak? No po prostu. Rozkręć, zdejmij układ, wyczyść, nałóż, znaczy wlutuj nowy układ i tak dalej, i tak dalej. To się zbiera, jest to praca bardzo precyzyjna, w której nie można sobie pozwolić na jakąś tak większą dekoncentrację i tak dalej, że po prostu mi się tego robić nie chce, a już tym bardziej nie chce mi się tego robić w komputerze, którego wartość... Czekajcie, czy jest to znaczenie? Chwilkę. No, więc nie chce mi się robić tego rebala w komputerze, którego wartość, powiedzmy, to jest jakieś niespełna 1000 zł, bo w nowych komputerach naprawdę niezwykle rzadko układy się odlepiają. Więc w komputerze za niecałe 1000 zł, te, które były na kanale, one się chyba jakoś tam w okolicach 600 zł kręciły, czy coś takiego. Więc ja mam powiedzieć tutaj dla klienta, wie pan co, czy tam pani, tutaj trzeba... Bo nie powiem zrobić rebaling, tak? No bo nic to nie powie do tego klienta, więc ja staram się coś tam tłumaczyć, ale wszystko na odpowiednim poziomie, tak? Więc mówię, znaczy mówię, miałem powiedzieć, tak? Proszę pana, proszę pana, proszę pani. Odlepił się układ. No i trzeba go przelutować. I ja za taką usługę odlepił się albo się uszkodził, tak? No bo tak też może być. Za tą usługę już razem z nowym układem wezmę tam powiedzmy w okolicach 400-500 zł, tak? Skłaniałbym się w stronę tej drugiej kwoty. No ale. No i ten klient, jeżeli będzie choć troszkę zorientowany, powiem, proszę pana, ale ten komputer jest wart. Tutaj ramka odstaje, myślałem, że można ją zdjąć, zaraz zobaczymy. Jest wart 600 zł, ale nie, ja będę szedł w zaparte. Nie, proszę pana, te 600 zł, ale jak ja panu zrobię ten układ, to on już będzie wart 1500, a nawet jak nie, to będzie pan go używał Bóg wie ile czasu. No głupota. Nie mam w zwyczaju naciągać klientów. Po prostu nie mam. Nawet za te podgrzewanie, którego, jak powiedziałem, jestem pewien, klient dostaje naprawdę długą gwarancję. U mnie w mieście, w Pruszkowie, czekajcie. Zaraz dokończę myśl. Czekajcie chwilę. Niech do jutra będziemy to zdejmować. O, dobra. Pykło. A więc tutaj w mieście, gdzie mieszkam i mało tego, gdzie naprawiam komputery, aczkolwiek nie jestem z Pruszkowa, zdarza się, że przychodzi do mnie klient i mówi, że on był w serwisie, no bo wiadomo, ludzie nie są głupi i szukają, tak? Jeżeli gdzieś otrzymuje informację, że naprawa jego komputera będzie kosztowała powiedzmy 500 zł, mocowanie od klawiatury. On nawet nie jest połamane. Ktoś musiał już tu zaglądać. Znaczy jest połamane. No ale dobra. To nie problem, bo kiedy taśma jest zapięta, wtedy to nie ma prawa się ruszyć. No, ale... nie pamiętam konkretnie, na jakim słowie, zdaniu skończyłem. To wam powiem, że miałem klienta,
nie raz i nie dwa, że był w Pruszkowie i w serwisie. Nie wiem w jakim, bo jak klient nawet próbuje mi powiedzieć, ponarzekać, widzicie, tutaj jest miejsce tej urwanej śrubki. Może coś z tym zrobimy, śrubka jest tutaj. Próbuję mi ponarzekać na jakiś tam konkretny serwis, to ja staram się to od razu w zarodku zdusić, no bo czy ja lubię konkurencję, czy nie, chociaż jeden z moich poprzednich pracodawców powiedział kiedyś takie mądre zdanie, że lepsza jest swoja konkurencja stara niż jakaś tam nowa, bo wiesz czego się po nich spodziewać, więc ja tą konkurencję, no powiedzmy, lubię. Ona jest. I tyle. I wszyscy sobie funkcjonujemy na tym ryneczku. No ale wracając, klient przychodzi i mówi, że zażyczyli sobie za naprawę tam 400 czy 500 zł, już nie pamiętam teraz konkretnie, i oni mu dają pół roku gwarancji. Pół roku. Bierzesz od gościa 500 i dajesz mu pół roku gwarancji. Ja naprawdę nie podważam, jeszcze raz podkreślam, nie podważam, a tym bardziej nie próbuję obrazić. Tak, komputer był na 100% rozkręcany. Nie wiem, czy zoom to wyłapie. Widzicie? Czekajcie. To jest plomba. To jest plomba na śrubce i ona w ogóle chyba nawet nie była, nie powinna być w tym miejscu, aczkolwiek jest przedziurawiona. No ale trochę się już pogubiłem. Nie wiem, czy troszkę nie będzie masło maślane z tego, co mówię, ale biorąc 5 stów od klienta, ja bym po prostu raz, że nie miał serca dać mu 6 miesięcy gwarancji. A, dobra, wiem, na czym skończyłem. Nie podważam niczyich kompetencji, bo ja nie miałem z tymi ludźmi do czynienia. Nawet generalnie nie, znaczy może miałem, ale nie wiem, który to serwis tak naprawdę. Ale, kurczę, będzie trzeba uważać, jak będzie się skręcało. Jest naprawdę mega dużo rodzajów śrubek. Tyle. No, ale mając świadomość, że zrobiliście rebala, dobrze go zrobiliście, podkreślę, bo to ważne. Nie dali, no nie da się, mając świadomość, że dobrze zrobiłeś usługę, która de facto w starszych laptopach eliminuje wadę fabryczną i po dobrze wykonanym rebalu żywotność powinna być większa niż fabrycznie. Aha. Żywotność tego układu oczywiście. Nieważne, czy mostka, czy czekajcie, bo nie nałożyłem opaski, więc teraz uziemię sobie, kurde, wolałbym nogę. A, dobra, to poczekajcie chwilę. Co ja tu mam? Tu. Już się gubię, na czym skończyłem opowiadać. Cyk. Dobra, gra. Uziemieni, to działamy. Dobra. Myślę, że ktoś, kto dobrze wykonał usługę, niezależnie wymiany układu, czy samego przylepienia go na nowo, na nowych kulkach, myślę, że mając taką świadomość, nie ma opcji dać dla klienta pół roku gwarancji. Rok to takie minimum. Naprawdę. No i takie są realia. No co tutaj dużo gadać. Dlatego ja robię prace proste. Na nie również jest po... Znaczy, może nie tyle po... Ale tego typu usługi również są potrzebne, bo inaczej bym nie prowadził tego serwisu. Czekajcie.
Dużo. Dużo. Termopady w pięknym stanie, nie ruszamy. Ale sam układ wygląda dosyć czysto. Tak więc. Tak więc, tak więc. No, reasumując, bo kurde, zaczynam milion wątków. Żadnego nie kończę, co gorsza. Robię prace proste, bo na tyle mam czas i tak dalej. A, no, ale od czego odskoczyłem? Bo właśnie tak patrzę sobie od czasu do czasu, że coś bym sobie chętnie dokupił do tego serwisu. Nie muszę tego zbyt często używać. O, tak jak sobie na przykład jakiś czas temu kupiłem rozlutownicę. Używam jej sporadycznie, bo rzadko przelutowuję gniazda. Nie rzadko, bo mi się nie chce czy coś. Po prostu rzadko z taką... O, trafiony. Trafiony. Ho, ho, ho. Panowie i panie. Ulala. Zobaczcie. No, ale... No i chciałbym sobie coś tam kupić. I w ostatnim czasie właśnie w tego typu usterkach, gdzie komputer, znaczy w awariach, gdzie komputer się przegrzewał. Czekajcie, podłączę jeszcze kompresor. Często jest tak, że pękają mocowania gwintów w obudowie. Uwaga, będzie brzęczeć. Już. Wystarczy. I te mocowania fajnie jest dla klienta naprawić po prostu, tak? Nie tylko powiedzieć, wie pan co, trzeba wymienić obudowę, bo pękły panu dwa mocowania gwintów. No słabo, tak? A często już spotkałem się z takimi komputerami, które no, kiedyś tam ktoś naprawiał, bądź klient sam naprawiał. Jejku, teraz muszę dmuchnąć kompresorem i ten większość tego syfu poleci. Uchylę sobie okno. No i ja, jak wykonuję tego typu usługę właśnie, czy tam ja, czy... Znaczy nie, no ja, tak, bo okay, jak już powiedziałem, jak widzę taki komputer, który miał to miał podklejone cokolwiek na dobrą sprawę, jakimś tam poxipolem, czy coś, tak, klejem, który tam mocno sobie wysycha i jest twardy. No i coś zazwyczaj wtedy nie pasuje. No, obudowa laptopa jest tak zazwyczaj spasowana, elementy w środku i mocowania ze sobą, że po prostu jakakolwiek inna wypukłość, nawet na niewielkim obszarze i niewiele w bok, no już zakłóca tam. Zakłóca tam odpowiednie spasowanie elementów i gdzieś ta obudowa zawsze odstaje. I ostatnio jak byłem, to było chyba wczoraj czy przedwczoraj, w pewnym markecie budowlanym. A propos, odskoczę od marketu. Ktoś mi, zanim w końcu zablokowałem dodawanie komentarzy przy składaniu stacjonarki, napisał: o, ty nie przemyłeś, już drugi raz chyba w drugim filmiku o tym wspominam, nie przemyłeś izopropanolem tego tam procesora, kuźwa nowego procesora, który w ten sposób wyciągnąłem z obudowy. No i w odpowiedzi otrzymałem odpowiedź, że obejrzyj sobie film takiego i takiego youtubera. On się lepiej od ciebie zna i on przemywa. No okej, okay, no jak lubi swąd alkoholu, no to niech przemywa, tak? Ja nie mówię, że to źle, ale nie mówię, że to przy nowym procesorze Bóg wie co. To właśnie teraz był ten moment, kiedy warto przemyć. Nie dla jakiegoś Bóg wie jak dużego wpływu na zbicie tej temperatury, bo chyba nie ma czegoś takiego, znaczy nie, no jakby tam było, nie wiem, smalcem zasyfione, no to pewnie coś by się działo. Ale dla samej etyki, tak? Konserwujemy układ, więc go czyścimy. Dokładnie. Ale...
Spoko, spoko. Jeszcze nie zmontowany. Walczyłem z tą śrubką tutaj. Zobaczcie, jak to wyglądało. O. No, lekko nie było. Nie wiem, chyba. O, jest ostrość. Dosyć zlizana, ona się już do niczego nie nadaje. Teraz ten gwint po prostu wlepię i będę montował dalej. Dobra, słuchajcie, komputer jest już w jednym kawałku. Uzupełniłem braki w śrubkach. Brakowało chyba trzech, jak wszystko poskręcałem. No są to jakieś tam niedobory po poprzednim demontażu, nie wiem kto to robił, aczkolwiek jest zasada, zawsze coś zostaje. Aczkolwiek dzisiaj mi zabrakło. No i dobra, komputer jest w spoczynku. Chwilę, może ze dwie minutki uruchomił się wcześniej niż ja zacząłem nagrywać. Tak wyglądają temperatury. W stanie spoczynku. Tutaj chyba jakoś specjalnie się nie różni. Chociaż nie. Nie, tam było chyba ponad 40 stopni wtedy, tutaj gdzie jest temp 1. No i pamiętam, że na czerwono część z rdzeni się świeciła, tak więc jest jakiś tam progres. Właśnie włączyłem 3D marka. Obejrzymy sobie tą pierwszą animację, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I kibel, bo idzie klient. No dobra. No dobra, klient poszedł, odpalamy po raz kolejny i mam nadzieję ostatni. No ja sobie w międzyczasie, pozwólcie, będę tu ogarniał. Jest już późno, znaczy może nie późno, ale ciemno. Za chwilę gala KSW, tak więc czas na porządki i trochę relaksu. Pan zostawił. No fakt, zostawił. Udało po prostu też. Dobra. Klient zostawił część gratów, które odbierał, no ale okej. Tak swoją drogą nie wiem, czy nie brakuje, znaczy nie ma tu jakiegoś problemu ze sterownikiem albo z directem, bo to znaczy samo zacinanie się ok, ale te zaburzenia grafiki już nie bardzo. No ale dobra, chodzi o obciążenie komputera, zgłoszenie było inne, tak więc obserwujmy. Animacja zbliża się już ku końcowi, tak więc
I hop. No. Opa. Tak wyglądają temperatury. Z tego co kojarzę, zeszło chyba 10 stopni. Na tym temp 1, a dołów nie pamiętam poszczególnych rdzeni. No ale okej. Jest efekt, co na pewno da się odczuć już bez używania żadnego programu, to że komputer nie pracuje jak sieczkarnia. Tak więc usługę uważam za wykonaną poprawnie. Efekt zamierzony osiągnięty. A teraz pozostawiam pole do popisu dla Pokemonów zwanych również hejterami. Dla tych normalnych i niezawisłych widzów dziękuję za poświęcony czas. Zachęcam do dalszego śledzenia kanału, aczkolwiek teraz wybieram się do szpitala, tak więc będzie trochę spokoju. Być może uda mi się nagrać jeszcze jeden film przed tą pauzą. Na razie.